zacisnął pięści na rączkach swych dwóch toreb, spojrzał w górę na anioły one też zdawały się z niego wyśmiewać, splunął w ich stronę i znów drżąc pomyślał o małym legioniście. Jesteśmy świniami, zbędnymi świniami. Allah jest mądry. On wie dlaczego. Wstąp ze mną do La Légion Entranger i zginie od noża prawdziwego wierzącego. Allah się ucieszy. Skrzywił się. Elegancka para, pani i pan, weszli na górę po schodach. Zatrzymali się. Pocałowali się, śmiali się, pani dała klapsa natrętnej dłoni swego partnera. Nie od to, poczekaj, aż będziemy na górze, szepnęła. Milczenie i ciężki oddech. Wydała cichy okrzyk: Nie, nie tutaj, zwariowałeś? Co będzie, jak ktoś przyjdzie? Zaczęli wchodzić po schodach. Zauważywszy go, stali się nerwowi i przyjrzeli mu się badawczo. Nawet Niemcy mogą pomylić czarny mundur broni pancernej z SS. Wielkie trupie główki na jego klapach kurtki kojarzyły się ze śmiercionośnymi nocnymi wycieczkami czarnych samochodów. Spiesznie go wyminęli. Zajrzeli przez poręcz z Czwartego piętra, poszeptali ze sobą. Do Olsena doleciały słowa. Obława -Gestapo. Drzwi się zatrzasnęły. Teraz mają noc popsutą pomyślał, zapalając swego czterdziestego trzeciego papierosa. Spojrzał na zegarek, prawie trzecia. W końcu usłyszał otwieranie drzwi. Wielki, potężny mężczyzna w dobrze skrojonym ubraniu. Usłyszał, jak się całują. Do widzenia, najdroższa szepnął tamten. Spotkamy się jeszcze, powiedziała ona. Tak, we czwartek odszepnął przyślepaczkę dla małego. A potem zbiegł ze schodów. Nie zauważył skrytego we wnęce leutnanta Olsena, wyglądał, jakby czuł się bardzo pewny siebie. Przed oczami leutnanta zatańczyły czerwone plamy. W uszach mu zaszumiało, rozpaczliwie bił w ścianę zaciśniętymi pięściami, jego ciałem wstrząsało nieopanowane łkanie, płacz powodujący, że mięśnie jego brzucha kurczyły się konwulsyjnie. — Co mogę zrobić? — wyszeptał. — Ingo, czemu? Nagle ogarnęła go straszliwa myśl Guni. — Co z Gunim? Czy to jego miał na myśli mężczyzna, mówiąc o małym? Guni był jego... Pójdzie do Gestapo. Do SS. Nie cofnie się przed niczym, by zachować chłopca. Wiedział, że jego koledzy będą nim gardzić, dowiedziawszy się, że poszedł do Gestapo. Banda, jego banda odwróci się do niego plecami, ale to go nie obchodziło. Lepsza będzie pogarda i wyśmiewanie się jego towarzyszy niż utracenie chłopca. Powoli poszedł na górę. Schodek po schodku. Przez chwilę stał przed pyszniącymi się zamożnością drzwiami, potem zadzwonił i zastukał. Usłyszał jak na czwartym piętrze otwierają się drzwi, szepczące głosy. To u Fonlanderów usłyszał szept kobiecy. Za zamkniętymi drzwiami niski głos kobiecy zapytał: Kto tam? Upłynęło trochę czasu, nim zdołał się opanować na tyle, by odpowiedzieć, by uspokoić rozdygotane nerwy, musiał kilka razy głęboko odetchnąć. Gdy odpowiedział, nie mógł poznać własnego głosu. To Bernd Ingo. Wyglądało, że kobiecie za drzwiami potrzeba trochę czasu, by się opanować, a potem stała w otwartych drzwiach, szczupła. Ciemnowłosa, jej brązowe oczy śmiały się, jej usta uśmiechały się. Bernd, szepnęła, Och, to ty rzuciła mu się w ramiona, objął ją. Przez chwilę myślał, że wszystko, co dotyczyło obcego mężczyzny, było tylko snem. Pocałowali się, całowali się namiętnie, zatrzasnął drzwi nogą. Weszli do pokoju, wielki pokój z kosztownym dywanem, po którym za pierwszym razem obawiał się chodzić. To ją rozbawiło. Zaczęła trajkotać. Bomby, wszystko zniszczone, ocaleni, ojciec powołany do wojska, do sztabu głównego kwatermistrza w Lipsku, matka na kuracji w Karlsbadzie, ani u ciotki Ingeborg, mówiła, mówiła, mówiła. Puknęła otwierana butelka wina. Na stole pojawiły się wysokie szklanice. Miała na sobie obcisłe japońskie kimono, grynszpowana zieleń i czerni. Założyła nogę na nogę. Zauważył, że pod grubym jedwabiem jest naga. Uśmiechała się. Oczy jej błyszczały. Ty suko, pomyślał, ty odrażająco brudna suko nonszalancko machał jedną nogą w bucie. Buty miał zakurzone, rosyjski kurz, znów ujrzał drwiącą twarz legionisty, gdy marzyli o czasach po wojnie. Inga nagle zdała sobie sprawę, że on od wejścia do domu nie powiedział nawet jednego słowa. Znów nalała do pełna dwie szklanki, opróżnił swoją jednym łykiem. Uniosła jedną pięknie zarysowaną brew, usta wygięła w lekkim uśmiechu i znów napełniła mu szklankę. Może chciałbyś wziąć kąpiel? Potrząsnął głową. Czy jesteś głodny? Mam trochę zimnego indyka. Ojciec mi przysłał. Głodny? zapewne był, ale pokręcił głową. Jesteś zmęczony? Może chciałbyś pójść do łóżka? Był śmiertelnie zmęczony, ale potrząsnął głową, przyjrzała mu się bliżej i zapytała ostrym tonem: Co się z tobą dzieje? Zmusił się do uśmiechu. Tylko to, że mamy wojnę. Nasz dom znikł. Straciliśmy wszystko. Na chwilę przedłużył słowo wszystko, trzymając je na języku, jakby smakując. Zaśmiała się z ulgą i to wszystko. Wiesz, nie powinieneś sobie tego brać do serca. Ojciec da nam wszystko, czego potrzebujemy i więcej. Ma jak najlepsze kontakty w partii i w S.S. Gdzie jest Guni? zapytał. Spojrzała do góry na wielki, kryształowy żyrandol na suficie i powoli zapaliła papierosa, zanim odpowiedziała: Jest w domu narodowo-socjalistycznym w Bergen koło Lineburga postawił głośno szklankę i spojrzał na Inge z ukosa, cichym, groźnym głosem spytał. Czemu, jeśli mogę zapytać? puszczała kółka z dymu. Nie odrywając wzroku od kryształów, odrzekła, ponieważ uznałam, że to najlepsze, co możemy zrobić. Ojciec i matka też tak myśleli. A więc tak pomyślałaś. Ty i twoja rodzina jakoś nie zdajecie sobie sprawy, że moje zdanie jako ojca Guniego powinno także w tej sprawie mieć znaczenie. Czy ty zdajesz sobie sprawę, co oznacza wysłanie go do domu nazistowskiego? Z zimną krwią sprzedałaś partii własnego syna. Schyliła głowę. Wiedziałam o tym. Co ty wiedziałaś? Zadrwił, kipiał z wściekłości, pulsowało mu w skroniach, otwierał i zamykał pięści, szepcząc do siebie spokój, spokój na litość boską, nie rób niczego gwałtownego. Wiedziałam, że w ogóle nic nie zrozumiesz. Prawie warknęła, jej oczy ciskały błyskawice, jesteś tak uparty i zarozumiały, jak zawsze. Można łatwo rozpoznać, skąd pochodzisz. Roześmiał się z przymusem. Tak, Ingo, łatwo rozpoznać skąd pochodzę. Jestem małą wszą biurową, podniesioną z rynsztoka, by lizać podłogę dystyngowanych landerów, fon landerów. Ostatnie słowa zabrzmiały jak szyderstwo. Zaczął niespokojnie chodzić po pokoju. Kopnął nogę Sofy. Nadal nie powiedziałaś mi, czemu wysłałaś Guniego do nazistowskiego domu. Ten chłopak jest niemożliwy, wrzasnęła tracąc opanowanie. Jest taki jak ty, jest odrażający, ponury, uparty. Gdy się go prosiło by coś zrobił, groził, że wszystko ci opowie. Jest kłamcą, opanowała się. Przestał chodzić. Powiesz mi wszystko. Co u licha mógłby mi powiedzieć, czego nie powinienem wiedzieć, że twoja rodzina mną pogardza? To wiem. Twoja czarująca siostra, jak wiesz, kocha wtykać nos we wszystko, co jej nie dotyczy, głupia suka, dodał, bądź łaska, wpanować nad językiem w moim domu, ostrzegła, prostując się, oparł się plecami, śmiejąc się, po prostu dostał konwulsji ze śmiechu, zagapiła się na niego w zdumieniu. Czy straciłeś zmysły? W jednej chwili przerwał swój histeryczny śmiech. Spojrzał na nią, oczy mu pociemniały, zaczął wydmuchiwać całe fale dymu. Czy słowo suka jest niewłaściwe? Co wobec tego myślisz o świni, szmacie albo kurwie? Wstała i pochyliła się trochę do przodu. Jej głos brzmiał zupełnie spokojnie. To wystarczy, Bernd. Wynoś się! Na palcu, którym pokazała mu drzwi, błyszczał brylantowy pierścionek. To dom mego ojca, nie twój. Nie masz tu nic do roboty. To ja dostałam tu schronienie, nie ty. Cisnął swą szklankę na podłogę. Rozbiła się. Spojrzała na niego z wyrzutem. Czemu nie otworzyłaś, gdy dzwoniłem i pukałem tego wieczoru? zapytał, przysuwając do niej swą wykrzywioną gniewem twarz. Spojrzała spokojnie na niego. Nagle odkryła, że nim pogardza za to, że siedzi tutaj w swym brudnym mundurze. A więc, jak uważam, dlatego, że nie odpowiadało mi otworzenie ci drzwi, to powinno dotrzeć do ciebie już dawno temu. Z trudem chwycił powietrze. Żołądek mu się skurczył, ich role się zmieniły. Ona już nie była myszą, był on. Nie wpuścić mnie do środka, pomyślał. Twarz wykrzywiła mu się od psychicznego bólu. Jego Inga, którą kochał, zupełnie spokojnie powiedziała, że nie wpuściła go do środka, nie przeprosiła za nic, nie wyjaśniła niczego. Wszystko można wybaczyć, nawet niewierność, ale tu nie proszono o wybaczenie, czy to koniec, na Boga czy Allaha to nie może być. Mógł wytrzymać wojnę, nawet gdyby trwała jeszcze przez lata, mógł wytrzymać wszystko, ale jeśli Inga go porzuci, tego nie zdoła znieść. A jego chłopiec? Przełknął zebraną w gardle grudę i spojrzał w jej ciemne, aksamitne oczy. Spokojnie odwzajemniła spojrzenie, nie straciła nawet odrobiny odwagi, przesunęła szczupłą, dobrze utrzymaną dłonią po swych błyszczących, czarnych włosach. Ale czemu nie chciałaś mnie wpuścić Ingo, jego wściekłość znikła. Pozostał tylko smutek głęboki nie do zniesienia smutek mam trzy tygodnie urlopu. Uniosła brew Wydęła wargi. Podeszła do gramofonu i położyła płytę. Dlatego, że miałam towarzystwo, przyjacielu. Towarzystwo? zapytał. Tak, jestem pewna, że dobrze o tym wiesz. Przypuszczam, że ukryłeś się gdzieś i widziałeś, jak Willi wychodził. Skinął głową. Tak, masz rację. Stałem o jeden podest niżej. Padł na fotel. Czy chcesz rozwodu? Zakołysała biodrami i zrobiła kilka kroków w przód i w tył, nucąc piosenkę Sary Leander. Davon geit die Welt nicht unter. Z tego powodu świat się nie zawali. Rozwodu? odpowiedziała, nalewając sobie kieliszek koniaku. To mi nie przyszło do głowy, póki o tym nie wspomniałeś. Może to być dobry pomysł? Małymi łykami popijała swój koniak. Zapaliła następnego papierosa. Paliła go w długiej, złotej cygarniczce ozdobionej pięcioma brylancikami. W każdym razie jestem zmęczona czekaniem. W tej chwili jestem zakochana w willi, ale przypuszczam, że ty, z twoją żołnierską moralnością, nie uwierzysz, że kobieta nie może żyć samymi listami. Nasz związek od samego początku był nieporozumieniem. Mówiłaś, że kochasz mnie, Ingo, a potem mieliśmy go niego. Paliła gorączkowo, opróżniła swój kieliszek koniaku, na czole wyraźnie wystąpiła jej żyła. Tyle różnych rzeczy się mówi, jak myślisz, ile małżeństw naprawdę się kocha? To staje się przyzwyczajeniem, gdybyś był dość wielkoduszny, zamiast chwycić za karabin, moglibyśmy doskonale razem żyć i tej głupiej sceny można by uniknąć. Spojrzała na niego, miała złe oczy, jej usta drwiły. Mogłabym chodzić do łóżka z kimkolwiek bym zechciała, a ty z kimkolwiek, kto by ci się spodobał, mogliśmy zostać przyjaciółmi. Przyjaciółmi z obrączkami. Ingo, ale. Tego po prostu się nie robi. Nie? Zaśmiała się ochryple, tak jakbyś miał najsłabszą ideę, co można robić. Znów poczuł grudę w gardle. Co się stało? Jego Inga nie mogła mówić w ten sposób. Poprawił pas, zauważył pistolet i w zamyśleniu położył na nim dłoń. Zauważyła to i wygięła wargi w krzywym uśmiechu. Na litość boską nie rób z tego klasycznego dramatu, w którym niewierna żona zostaje zastrzelona. Wtedy oboje będziemy wyglądać okropnie śmiesznie. Opuścił dłoń i wzruszył ramionami. Czy chcesz, abym odszedł, Ingo? Skinęła głową. To najlepsze, co można zrobić. W każdym razie jesteś zbyt staromodny, by podążyć ścieżką, którą ja lubię chodzić. Jeśli chcesz rozwodu, Bernd, zawsze mi możesz o tym napisać. Jej kimono rozchyliło się. Ujrzał jej długie nogi, piękne, szczupłe nogi, nogi, które tak często pieścił. Nie mógł pojąć, się, że to już koniec. To było zbyt absurdalne, zbyt nierealne, prawie komiczne. Stała tu, ślicznie się uśmiechając, choć żywa, była jednak martwa. W każdym razie dla niego. Znów sięgnął po pistolet odpiął kaburę i szybko przesunął palcami po chłodnej stali a potem pomyślał o chłopcu widział szydercze spojrzenie legionisty opuścił rękę czy nie chcesz drinka nim odejdziesz zapytała kiwnął głową Wyobraźcie sobie ją pytającą mnie swego męża, którego właśnie wyrzuciła z domu, czy chciałbym drinka zanim sobie pójdę. Chciał ją o coś zapytać, ale już stali się dla siebie obcymi ludźmi. Wypili razem. Powiedziała coś na temat jego zakurzonych butów i pobrudzonego munduru, wspomniała coś o hotelu, w którym mógłby spać, a potem nagle wybuchnął, czy jesteś zakochana w Willim? Już ci to powiedziałam, prawda? Kocham go. Czy spaliście ze sobą? Odrzuciła głowę do tyłu i roześmiała się. Jej śmiech był prowokacyjny, poczuł chęć, by ją uderzyć. Jeszcze raz jego dłoń opadła na pistolet, jeszcze raz twarz chłopca pojawiła się przed nim, jutro pojedzie do obozu nazistowskiego, gdzie jest guni. Odchodząc, podniósł dłoń, machając na pożegnanie. Zauważył, że nosi bransoletkę, którą dał jej dawno temu. Tę Te z niebieskim kamieniem, którą kupił dla niej w Rumunii. Pocałowała go namiętnie, unosząc nogi z podłogi. Potem mieli dziką i szaleńczą noc miłości. To było pięć lat temu. Gdy zamknęła drzwi, gotów był się rozpłakać. Spał w koszarach gwardyjskich w Poczdamie. Następnego dnia pojechał do Bergen spotkać się ze swym chłopcem. Obóz złożony z chat umieszczony był daleko na bagnach, daleko od badawczych spojrzeń. Ostatecznie miało się dość poczucia wstydu, nie chcąc by wszyscy wiedzieli, jak umysły chłopców są systematycznie niszczone i deprawowane. Obersturmführer SS, który stracił rękę w 1941 roku, zabrał go do obozu swym samochodem. Za każdym razem ów oficer noszący emblemat śmierci na swej czarnej czapce nazywał go „her Kolegę. Leutnant Olsen wstrząsnął się. SS-man powiedział mu, że odpowiada w obozie za wyszkolenie wojskowe chłopców leutnant olsen sądował go na temat życia w obozie gdy tu przychodzą są niezdarni wrzeszczał oficer ss by dać się słyszeć przez ryk silnika samochodu typu kubeł ale w niedługi czas po tym gdy ich dostajemy robią się z nich prawdziwe demony w uniesieniu machnął swym pustym rękawem będą gotowi nawet poderżnąć gardła własnym matkom zatrzymali się o jakiś kilometr od obozu. Oficer SS wskazał oddział ubranych na brązowo chłopców, przekradających się naprzód przez pole. To nasza jednostka sabotażowa, her kolegę. To końcowe dotknięcie ręką mistrza w naszej edukacji, roześmiał się, wymawiając słowo edukacja. Od czasu do czasu dajemy im do zabawy Żyda. Przyglądanie się jak chłopcy wykańczają żyda to lepsza zabawa niż wyścigi psów czy walki kogutów później nauczą się to robić z prawdziwymi ludźmi prawdziwymi ludźmi leutnant Olsen spojrzał z odrazą na twarz oficera przystojnego w pocztówkowy sposób komendant obozu bannerführer hitler junt grau miał przygotowaną dla niego niespodziankę z uśmiechem poinformował go, że już nie ma syna. Jego syn należy do Firera. Nie mogło być żadnej kwestii, aby ujrzał czy rozmawiał z Gunim. Może mu przysłać paczkę, którą chłopiec otrzyma, tak jakby została przysłana przez ruch. Ostatecznie ruchem jesteśmy my wszyscy, powiedział z uśmiechem Grał. Tutaj uśmiech był z każdej okazji. Nawet podczas wydawania wyroku śmierci. Lloyd Olsen zaprotestował przeciw adoptowaniu jego syna przez państwo. Nie podpisywał żadnych papierów. To bez znaczenia, uśmiechnął się Bannerfirer. Twoja żona i twój teść są wystarczająco uprawnieni, a ty nie możesz przecież mieć żadnych obiekcji co do tego, że twój syn zostanie wyedukowany na prawdziwego wychowanka ruchu. Dom nie jest właściwym miejscem dla naszej młodzieży. Natomiast w naszych rękach ona staje się zahartowana, zahartowana jak stal kruppa. Odwieźli go do Bergen nie przez uprzejmość, lecz by uniemożliwić mu skontaktowanie się z chłopczykiem nielegalnymi kanałami. Przed frontem willi siedział mężczyzna bez nóg i bez rąk. Siedział na podwoziu dziecinnego wózka. Był po cywilnemu, a na jego kurtce błyszczał krzyż żelazny pierwszej klasy. Obergruppenführer SS Berger wysiadł ze swego chorcha, zmarszczył czoło i popatrzył z dezaprobatą na inwalidę. — Zabierz stąd tę rzecz! mruknął do swego adiutanta. Mężczyzna próbował się opierać, wrzeszczał głośno, gdy go podnieśli i odjechali z nim. Wrzucili go do pieca wraz z Żydami i Cyganami. Podwozie wózka dziecinnego potoczyło się powoli ulicą, gdzie jakiś chłopiec zaczął się nim bawić. Niemiły widok przestał przeszkadzać przybywającym gościom. Rozdział 17. Wieczorne przyjęcie w SS Pewnego wieczoru Leutnant Olsen i jego przyjaciel Heinrich oraz pewien Obersturmführer S.S. pojechali do dużej willi w Wanze. Przed bramą ozdobioną runami SS oraz majestatycznym orłem, przynależnym temu korpusowi, stali dwaj strażnicy w paradnych mundurach SS. W wielkim holu, gdzie gorliwi esesmani w białych kurtkach przyjmowali rzeczy gości, panował hałas. Przez hol wchodziło się do ogromnej sali, rzęsiście iluminowanej licznymi kryształowymi żyrandolami, których światła odbijały się w wielkich ściennych lustrach zdobiących salę od podłogi do sufitu. Po środku sali stał ustawiony w podkowę stół, okryty adamaszkowymi obrusami i zastawiony porcelaną z sevr. Stały na nim rzędem dwunastoramienne kandelabry z masywnego złota. Przed każdym miejscem przy stole stały liczne kryształowe kielichy, zdobne artystycznie splecionymi festonami kwiatowymi. Sztućce były srebrne, ciężkie i stare. Na drugim końcu sali stało pół tuzina oficerów SS. Łakomym wzrokiem spoglądali na wchodzące panie w sukniach z jak najgłębszymi dekoltami. Heinrich pociągnął Olsena do tej grupy i przedstawił wysokiemu, potężnie zbudowanemu mężczyźnie w brązowym partyjnym mundurze. Miał najzimniejsze oczy, jakie Leutnant kiedykolwiek widział. Istota ludzka bez śladu ludzkich uczuć. Żywy robot z aparatu partyjnego. Wyciągnął do Olsena dłoń, której uścisk przypominał dotknięcie starego ciasta. Wymamrotał coś na temat zaszczytu powitania frontowego oficera i poradził mu, by zajął się jedzeniem. Następnie podszedł do pani w liliowej, obcisłej sukni. Leutnant Olsen został zapomniany. Towarzystwo usiadło do kolacji. Wmaszerował, niosąc zdania, długi szereg esesmanów w białych kurtkach. Wszystko odbywało się na wzór parady wojskowej. Natychmiast zaczęli podawać potrawy i napełniać kielichy. Było to mni nieznające racjonowania żywności. Nawet najbardziej zblazowane podniebienie mogło tu znaleźć czegokolwiek pragnęło. — To właśnie nazywam mni — Odezwał się z uśmiechem Obersturmführer SS Rudolf Bush, siedzący naprzeciw leutnanta Olsena, był już lekko podpity. To jest coś, oświadczył, oblizując wargi i odgryzając kawałek nogi barżanta, trzymanej oburącz. Przekonał sam siebie, że wygląda jak stary teutoński bohater, jedząc w taki sposób. Heinrich powiedział Olsenowi, że Bush dwa lata temu powiesił w Gross-Rosen własną siostrę, a sądząc z jego wyglądu, zdawał się w pełni zdolny do czegoś takiego. Międzynarodowo skomponowana kolacja mruknął z zadowoleniem, wskazując ogryzioną nogą barżanta wspaniały stół, następnie wyrzucił ją przez ramię, została podniesiona przez jednego ze służących esesmanów. Nikt nie poczuł się tym urażony, ponieważ Teutonic SS ucztowali na sposób walchali. Tu są karczochy z Jugosławii, wrzasnął burz, rozkoszując się podbojami. Belgijskie trufle, francuskie pieczarki, rosyjski kawior. Duńskie masło i szynka, norweski łosoś, fińska kuropatwa, holenderskie krewetki, bułgarskie bażanty, węgierska baranina, rumuńskie owoce, włoskie kurczaki, austriackie wędliny z dziczyzny i polskie ziemniaki wychodowane w piaszczystej glebie. W tej chwili czego brak to smakowite angielskie bewsztyki, znów cisnął kość przez ramię, ale to czego tu nie mamy w tej chwili jeszcze nadejdzie. — Idzie — oblizał tłuste wargi — tylko poczekaj, lojtnancie, i przeskoczymy przez potok. Diabel nie oczekuje utworzenia obozów koncentracyjnych w Szkocji i zmuszania angielskich lordów do skakania przez kozły. — Na Boga — pomyślał lojtnant Olsen — widać, że tu nikt nie zdaje sobie sprawy, że przegrywamy wojnę. Tutaj wszyscy nadal odnoszą zwycięstwa i atakują byle naprzód. Jak pan myśli, her kolegę, co będzie z Niemcami? Mruknął burz, szarpiąc zębami kawałek dziczyzny. Podobny był do wspaniale umundurowanego kanibala. Leutnant Olsen wzruszył ramionami, mówiąc, że przykro mu, ale nie wie. Z całą pewnością nie chciał powiedzieć tego, co myśli. Świnie, zrodzone przez świnie, aby zdechnąć, jak świnie na wojskowej stercie nawozu. Ujrzał przed sobą szyderczą twarz legionisty i zadrżał. Niemcy staną się największym imperium w historii, rzekł z przekonaniem oficer SS, który stopniowo stawał się całkiem pijany, a my mamy mnóstwo apetytu. Dodał z namysłem. Palący apetyt. Spójrz tylko na naszych gości dzisiejszego wieczoru. Warknął śmiejąc się. Dla tych dżentelmenów jedzenie jest dziś ważniejsze niż kultura i walka. Spójrz, jak skaczą do żłobu. Mówię o mężczyznach. Z pewnością kiwnął głową leutnant Olsen. Nie mógł się powstrzymać od zapytania: a co z paniami? Tylko poczekaj, Herr Leutnant, a zobaczysz. Zaśmiał się jak człowiek wszystko wiedzący i siorbnął ze swego kielicha. Tutaj wszystko idzie według regulaminu SS. Tutaj nie jest tak śmiertelnie nudno jak w waszym klubie, Leutnancie. Gdy napełnimy sobie brzuchy, przechodzimy do drugiego aktu. Ugryzł kawałek brzoskwini, sok popłynął po piersi jego jasnoszarej kurtki mundurowej, próbował wytrzeć go dłonią. Akt drugi. Introdukcja alkoholowa. Potem następuje furiozo grandiozo. Wydał wargi i mlasnął językiem jak na żarta maciora, i na koniec, Herleutnant. Pastorale amorozo, feses zawsze najsurowiej przestrzegamy etykiety. Faktem jest, herr leutnant, że w SS jesteśmy tymi, których Anglicy nazywają gentlemanami. Przestał mówić i lekko possał swój palec, do którego przylgnęło trochę sosu z czarnej rzotkwi. Spojrzał bokiem na Olsena i powiedział, nadal ssąc palec. Sos z czarnej rzotkwi zawsze nasuwa mi myśl o kurwach, ale pierwszej klasy kurwach dodał marszcząc brwi przyjrzał się uważnie lojtnantowi olsenowi i powiedział coś co zawsze chciał powiedzieć oficerowi armii wy anielskiej urody faceci w armii nie macie najsłabszego pojęcia o dobrych manierach jesteście zwykłymi wieśniakami co do jednego wyszczerzył zęby i w napięciu czekał na sprzeciw lojtnanta ale lojtnant nie słuchał Siedział tu i myślał, co zrobi z Ingą i swym teściem, by wyrównać rachunki. Mój teść jest głupią świnią, zwierzył się Buszowi. Podaj mi jego nazwisko, a ja je przekażę przyjacielowi na Princ Albrecht Strasse, zaproponował Busz. Wszystkie głupie świnie powinny być likwidowane, lojtnancie, i o to chodzi, powiedział poufnym tonem. Siedzący dalej przy stole Obersturm Banfirr SS krzyknął: — Zamknij się busz, ty pijany głupcze, albo zostaniesz wzięty na ruszd. — Jawol, Obersturm! zagdakał busz i jednym haustem wypił swój koniak. Rozejrzał się gniewnie wokół i mruknął: — Trzeba ich zlikwidować, rzucić niedźwiedziom. Spojrzał na Leutnanta Olsena naprzeciwko. Trzeba być dobrym dla zwierząt wyjaśnił. Olsen spojrzał na niego, ale go nie widział. Widział swoją żonę Ingę, stojącą przed nim w japońskim kimonie, ukazującym jej szczupłe nogi. Napił się i tylko pół uchem słuchał, co mówi burz. Tutejsze panie to panie wysoko postawione, bogate panie. Swędzi je w szybach wentylacyjnych, a cuk jest mocny. Uśmiechnął się z rozkoszą z własnego dowcipu. Nagle ogarnął go nastrój filozoficzny. — Her kolege, życie jest dziwne. Ty jesteś oficerem huzarów, lojtnantem w bojowym pułku, a kim ja jestem? Parszywym strażnikiem więziennym w obozie. Zmarszczył czoło w zaniepokojeniu i zmiótł ze swego talerza stos ogryzionych kości. Potem spojrzał przelotnie na pusty talerz i też go wyrzucił. Jestem człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, człowiekiem głęboko nieszczęśliwym. Rozejrzał się gorączkowo, jakby się topił i szukał koła ratunkowego. Pochylił się do lojtnanta Olsena, jakby miał mu powierzyć wielką tajemnicę. Moje życie było jednym rozczarowaniem. Herr kolegę, czy ktokolwiek uwierzy, że moim najgorętszym pragnieniem było zostać pastorem? Zdecydowanie nie, odparł z przekonaniem Olsen. A przecież nie ma niczego, czego bym chciał tak bardzo, jak stać na ambonie w czarnej sutannie i rozruszać zbór. Chryste, jak oni by skakali, Herkolegę. I na co to wszystko wyszło, splunął z pogardą na podłogę, omal nie trafiając swej pani. Fuj, stać się oficerem strażników. Ale mam dobry pomysł, Her Kolegę, gdy wojna się skończy, pójdę na przyspieszony kurs teologii. Wtedy wszystko stanie się jak należy. Gdy tu obecne znakomite panie będą miały wystarczającą ilość bombelków, mówił dalej, rozszerzamy front na drugie piętro. Uśmiechnął się jak człowiek dobrze poinformowany i gwałtownie zamrugał do Leutnanta Olsena. Tam wystawiamy francuską scenę pasterską. Przestał mówić i mocno się zamyślił. Omiótł salę badawczym wzrokiem. Potem pokazał palcem szczupłą brunetkę w głęboko wydekoltowanej sukni ze srebrnej lamy. Ta, co siedzi tam dalej w błyszczących szmatach, rozkłada błyskawicznie uda. A ma szaloną forsę. Spojrzawszy we wskazanym kierunku, Olsen ujrzał popularną aktorkę filmową z Ufa. Czy wszystkie panie będą brały udział w tym przedstawieniu pasterskim? zapytał z powątpiewaniem leutnant, przyglądając się powszechnie znanej gwieździe filmowej otwarcie flirtującej z generałem policji. Nie wszystkie, przyznał Bush, ale pruderyjne zostaną poproszone o złożenie rezygnacji, a potem pozostawia się je samym sobie. Tamta błyszcząca dziewczyna należy do właściwego rodzaju. W swych filmach szczebiocze jak Małgosia z Iwka, ale tutaj Olala, oh la la, Chin, tutaj zmienia się w klimestrę, czy jak tam u diabła nazywa się ta grecka klacz. Czy masz na myśli klitemnestrę? spytał z uśmiechem leutnant Olsen, mając nadzieję, że poprawnie wymawia greckie imię. Bardzo chciał rozdrażnić pijanego oficera ss. Nie zadzieraj nosa, ty klaunie z cyrku von Kleista! wybuchnął burz. Leutnant Olsen roześmiał się i wzruszył ramionami. Osiągnął to, czego chciał. Bush nadąsał się i mruknął coś na temat likwidacji całej armii, która składa się ze zdrajców i innych wyrzutków. Nagle rozjaśnił się: Czy wiesz, co oznaczają litery WHA na tablicach rejestracyjnych Armii Lądowej? Wehrmacht Herr odpowiedział natychmiast leutnant Olsen spudułowałeś. Krzyknął zachwycony burz i oskarżycielsko skierował palec na Olsena. One oznaczają weknach hinten, droga do tyłu. Uradowany klepnął się w uda i brutalnie szturchnął łokciem towarzyszącą mu przy kolacji panią. Leutnant odchylił się na oparcie swego krzesła. A czy wiesz, jak armia nazywa SS? Nie, odparł zaciekawiony burz. Arsz, arsz! powiedział Olsen. Dupa, dupa! Cisza, która otoczyła lojtnanta Olsena, była przygniatająca. Roześmiał się, podniósł kieliszek i zawołał: Zdrowie armii! Ale gdy kieliszki podnoszono nader powoli, dodał ze złośliwą przyjemnością: Zdrowie armii Adolfa Hitlera! Bez względu na to, jak to poprzednio robili niechętnie, teraz musieli wypić zdrowie armii, a następnie rzucić kieliszki za siebie, aby się stłukły, gdyż zdrowie Adolfa Hitlera można pić tylko raz z tego samego kieliszka. Patrząc na stos potłuczonych kryształów na podłodze, Olsen obiecał sobie, że nim odejdzie wzniesie zdrowie Adolfa jeszcze szereg razy. Po kolacji goście rozeszli się po wielkiej willi, Jakie są w tej chwili nastroje na froncie? Chciał się dowiedzieć oficer policji. Jestem na urlopie i nie mam pojęcia o istniejącej w tej chwili sytuacji ani nastrojach. Urlop? Zawołał Bush. A co to takiego? Dla nas FSS jest to całkowicie nieznane pojęcie. Gdy do tego dochodzi, to jest to co najwyżej oficjalna podróż, by łapać zdrajców i podobne robactwo. Nie, wam tam na froncie dobrze się powodzi. Znacznie lepiej niż nam. Samo brzmienie słowa Wehrmacht doprowadza mnie do mdłości. Jego szkliste oczy zaczęły wilgotnieć. — Spójrzcie na tych śmierdzących generałów, wyniośle spacerujących w butach z cholewami na swych patykowatych nogach. — Wszy, mówię wam, rozgrzewał się coraz bardziej. Gdybym ja był Führerem, przymrużył oczy i zmarszczył brwi, powbijałbym ich na pal. — Na Boga, tak bym zrobił! — zwrócił się do kilku stojących w pobliżu oficerów SS. — Czy to nie jest słuszne, chłopcy? Armia to stado kłótliwych capów umiejących tylko beczeć. Tamci kiwnęli głowami potwierdzająco. Jeden z nich mruknął coś o tchórzliwej paczce. A ci czerwono wygalonowani dżentelmeni mają czelność zadzierać przed nami nosa. Nami, SS-owską gwardią firera Patrzą na nas z góry. Myślą, że jesteśmy niczym plunął na perski dywan. Ci zarozumialcy kompletnie zapominają, że to dzięki nam stali się tym, czym dziś są, czym byliby bez nas. Leutnant Olsen obojętnie wzruszył ramionami. Spojrzał na panią siedzącą na sofie z suknią podciągniętą wysoko nad kolana. Jakiś oficer SS mierzył jej uda kawałkiem sznurka. Czym te psy były przed tym? Uparcie kontynuował burz, szturchając lojtnanta Olsena. Byli gównem, małym, śmierdzącym gównem bez czerwonych galonów i musieli w czasach weimarskich stawać do przeglądu, aby otrzymać pieczątki. Znów splunął na dywan, a potem starannie rozstał plwocinę stopą. Wy ze stadniny Wehrmachtu dostajecie ordery i medaliki całymi workami za tę odrobinę walki, jaką się zajmujecie. Ktoś próbował uciszyć busza, który teraz był podniecony do ostateczności. A co z nami? Nie odpowiedziałeś mi, pytam cię, herr leutnant, bohaterska twarz, co z nami? Doprawdy, rudy, przestań! Ktoś powiedział, to nie wina lojtnanta broni pancernej, że nie masz żadnych wstążek bojowych. Daj mi skończyć, kiedy mam coś do powiedzenia, niedołęgo. Zaprotestował Bush, chwytając lojtnanta Olsena za klapę munduru. Nasza wojna jest znacznie trudniejsza niż wasza. Tylko spójrz na moje ręce, jak się trzęsą, gwałtownie potrząsnął dłońmi przed twarzą Olsena, egzekucje setkami, her kolegę, masowe egzekucje. Powinieneś tylko spróbować dowodzenia plutonami egzekucyjnymi, godzina za godziną, dzień za dniem. Prawda, ci, których rozwalamy, to tylko niższe istoty, ale jak one wrzeszczą, bojąc się śmierci. Oblizał swe grube wargi. Czasem grzebiemy je, zanim są naprawdę martwe, nie dlatego, byśmy byli nieludzcy. Pamiętaj, że chciałem być pastorem, Her kolegę. Sapnął, opróżnił kieliszek, dał go znów napełnić, znów opróżnił i dał jeszcze raz napełnić. Jesteśmy zapracowani, Her kolegę. Zapracowanie jak wszyscy diabli. Wszyscy Żydzi muszą być zlikwidowani, nim wojna się skończy. Następnie polska i rosyjska inteligencja. Więc możesz sobie wyobrazić, herr leutnant, przez jaką prawdziwą kupę łajna musimy brnąć. Gazujemy ich, rozstrzeliwujemy ich, wieszamy i gilotynujemy. Ogólnie rzecz biorąc, robimy wiele, by oczyścić powietrze. Leutnant Olsen poczuł mdłości i odwrócił się plecami do busza. Nastrój stał się rozluźniony. Na schodach pito szampana z damskich pantofelków. W małym pokoju grano w butelkę i zdejmowano części odzieży. W niewielkiej niszy dwaj wyżsi oficerowie ściągali majteczki piszczącej pani. Dziewczyna w niebieskiej sukni tańczyła na stole. Kopnięciem posłała swe pantofle do sufitu. Trafiła w kryształowy żyrandol i żarówka pękła z hukiem. Hauptsturmführer firereses wyciągnął pistolet i zestrzelił dwie dalsze. To było konieczne, wyjaśnił. Żarówka mnie uderzyła. Zastosowałem się do rozkazu firera. Dwóch. Za jednego, włożył dwa nowe naboje do swego małzera i wsunął go do kieszeni. Zauważył z satysfakcją, że większość obecnych pań dostrzegła jego pistolet. Mieć przy sobie broń to bardzo męska rzecz. Leutnant Olsen stał, oglądając jedno z kosztownych malowideł. Stanął koło niego standard ten Führer SS, wskazał palcem obraz. Piękny, nieprawdaż? Leutnant Olsen skinął głową. Ten dom jest absurdalny, nie sądzisz, lojtnancie? Nie czekając na odpowiedź mówił dalej. Wszystko, co tu jest, należało do jakichś Żydów zrobił szeroki gest ręką. Te talmudyczne świnie odprawiały tu swe odrażające orgie. Twarz wykrzywiło mu obrzydzenie na samą myśl o niemoralnych wydarzeniach w domu, który nazwał absurdalnym. Był najwyższy czas, by oczyścić te stajnie Augiasza. Zaśmiał się i klepnął lojtnanta Olsena w ramię białą rękawiczką. Sam brałem w tym udział, odrzucił głowę do tyłu. To było wspaniałe, her kolegę. Co się stało z właścicielem? Zapytał Olsen. Oficera SS prawie zatkało na taką naiwność. Po prostu nie mógł zrozumieć, jak normalny człowiek w mundurze może zadać takie głupie pytanie. Do obozu, naturalnie, gdzieś indziej. Ale najpierw daliśmy temu plemieniu talmudystów gruntowne gesztoept. Leutnant Olsen patrzył na niego osłupiały. Gestojpt? — Tak, oczywiście, Gestojpt! skinął głową oficer SS. — Sponiewieranie. — Z tego, co słyszałem, robicie to samo z partyzantami. W lansadach podszedł do którejś pani i posunął dłonie w górę po jej udach, po czym rozerwał jej suknię. Uradowany wydarzeniem związał dwa kawałki suknie na kokardę w taki sposób, że nogi pani zostały obnażone z tyłu. Wyglądało to komicznie, gdyż miała je bardzo koślawe. Czy nie pójdziemy teraz do łóżka? wrzasnął szturban Führerses z załogi obozu koncentracyjnego rekrutowanej z dywizji likwidacyjnej. To zastępca komendanta Oranienburga, wyjaśnił jakiś oficer policji. Zaproponował Leutnantowi Olsenowi szklankę wina. — Prawdziwy Wefiko. W całej Rzeszy można go dostać tylko u nas. Trzymał butelkę w kieszeni, a szklanki nalał do pełna. — Czy znalazłeś dla siebie jałówkę, Herr Leutnant? — Co znalazłem? — spytał zaskoczony Olsen. Oficer policji roześmiał się. — No więc uważasz, jałówka to jedna z nowych... Krowa to jedna z przyuczonych pań. Klacze to akrobatki, które dają przedstawienia dla publiki. Domyślam się, że wobec tego mężczyźni są bykami i ogierami. Nie mógł się Leutnant powstrzymać od pytania. Oficer policji ryknął gromkim śmiechem i pobiegł na spotkanie z paru paniami. Olsen znów zakończył swą wędrówkę w kącie, gdzie stał burz, wyjaśniając wysokiemu dżentelmenowi w ciemnym, cywilnym garniturze, co robi SS, podczas gdy inni zabawiają się życiem na froncie. — Nie jesteśmy niczym innym jak śmieciarzami — tłumaczył słuchającemu obojętnie dżentelmenowi, na którego klapie błyszczała miniaturka złotej odznaki partyjnej. Cywil powoli zapalił cygaro. W oczywisty sposób był koneserem. Był jednym z tych tajemniczych Niemców, którzy w okresie międzywojennym mieszkali w Ameryce Południowej. Kiedyś był konsultantem tajnej policji w Boliwii. Później sprzedawał broń Kruppa Paragwajowi... Przeciwnikowi Boliwii w się długo wojnie między tymi dwoma państwami. Obecnie był jedną z grubych ryb w Berlinie, mając biuro na najwyższym piętrze przy Prinz-Albrecht-Strasse. — Likwidujemy każdego! — krzyczał grubym głosem burz, kołysząc się groźnie. Rozlał koniak na swój mundur. — Najpierw rąbiemy wszystkich Żydów, każdego z nich! Dżentelmen z czarnym cygarem w milczeniu skinął głową. Potem przyjdzie kolej na cyganów. Dżentelmen z czarnym cygarem znów skinął głową. Busz siorbnął z butelki koniaku, którą jeden z jego kolegów napełnił w połowie wódką, a w połowie duńskim akwawitem. Czknął. Następnie wytępimy polaczków. Rozumie pan, my tworzymy Leibensraum. Leibensraum dla zwycięskiego niemieckiego narodu. Otworzą gęby w zdumieniu, gdy nasze zonderakcją grupę zaczną nadjeżdżać. Całe narody znikną z powierzchni ziemi. Miejsce jest tylko dla Niemców. Naprzód towarzysze, niech żyje SS! Stuknął obcasami, uniosł rękę i ryknął. Sieg heil! Wszyscy obecni przyłączyli się, wrzeszcząc hałaśliwie Ktoś zaczął śpiewać pieśń o Żydach Olsen dołączył się przy wersie Żydowska krew musi popłynąć Hauptsturmführer SS z dywizji eksterminacyjnej Aikego Wskoczył na krzesło i wrzasnął szaleńczo Ostatni Żyd zostanie powieszony na bramie brandenburskiej Jesteśmy największym narodem świata, zawył burz, zlikwidujemy wszystko inne. Przerwała mu dziewczyna biegnąca z krzykiem przez salę była rozczochrana i nie miała na sobie sukni. Gonił ją uparcie oficer bez kurtki z powiewającymi za nim szerokimi chłopskimi szelkami. Oficer z czarnymi odznakami generała SS na klapach munduru zakomenderował, gotowi do łóżek! Ryk entuzjazmu prawie wysadził w powietrze sufit willi. Był to sygnał do dzikiego polowania na kobiety. Jakaś oporna pani została wzięta siłą we wnętce okiennej. Inna stała na rękach, ukazując eleganckie czarne majteczki, odkrywające więcej niż zakrywały. Jakiś oficer oblał ją czerwonym winem z nadreni. Robił to bardzo wolno i z uczuciem. Ta zasłużyła na dobre wino, pomyślał Obersturmführer SS Stenthal. Dawniej miał piwnicę win w Bonn, teraz był szefem przesłuchań w jednostce policji w Buchenwaldzie ściągnął z akrobatki majteczki i kontynuował swój żart i nikt się za to nie obraził tymczasem trzech jego kolegów śpiewało ryslein 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 rot ryslein auf der heide wszyscy rywalizowali w szaleńczych erotycznych pomysłach ryczeli jak olbrzymie ogiery w okresie Rui leutnant Olsen upił się Usiadł konno na krześle przed nim na podłodze leżała naga kobieta jedyne co miała na sobie to pończochy długie pończochy podtrzymywane przez szerokie czarne podwiązki w czerwone róże oficer ss leżał twarzą w dół w poprzek krzesła ubrany był tylko w kurtkę i długie kalesony kalesony z łatą do tego tylko częściowo przyszytą Leutnant Olsen uśmiechnął się na widok łaty na długich kalesonach. Super! Teutoni w łatanych kalesonach. Wypluł to co miał w ustach i udało mu się trafić w łatę na bieliźnie oficera SS. Ślus, powiedział tonem absolutnego przekonania. Jutro pójdę na Prinz Albrecht Strasse odnaleźć znajomego Heinricha na piątym piętrze. Opowiem temu psu coś na temat kurwy, z którą jestem żonaty, znów się uśmiechnął. Podeszła do niego platynowa blondynka i usiadła mu na nogach. Pogłaskała go po włosach. Jeśli chcesz, możesz nazywać mnie Ilza. Ilza powiedział, raz jeszcze splunął na łatę na bieliźnie Sesmana. Ilza zgięła się w pół ze śmiechu. Przez chwilę siedzieli cicho, przyglądając się łacie. Podeszła do nich druga pani, była w złotej sukni, rozciętej z tyłu aż do bioder. — Wyglądasz na poirytowanego — powiedziała do Olsena. — Czy nie lubisz dziewczyn? — Czy jesteś kurwą? — spytał leutnant Olsen. — Jesteś tu nowy — parsknęła dziewczyna. — To zupełna prawda — rzekł z uśmiechem Olsen. A ty jesteś świnią? Kopnął dziewczynę i prawie stracił równowagę na krześle. Sięgnął po swoją stojącą na podłodze szklankę. Była to półtora litrowa szklanica do piwa pełna wódki i koniaku. Leutnant policji powiedział, że to odgania smutki. Dlatego pił. Hauptsturm Führer SS chwiejnie podszedł do nich. Ciągnął za sobą krzesło. Miał tylko jedno oko. Drugie zakrywał czarny monokl, który nieustannie gubił, ale kieszenie miał wypchane zapasowymi. Gdzie niegdyś było oko miał wielką, wilgotną, czerwoną dziurę. Uwielbiał zmuszać innych do patrzenia na tę dziurę. Ten widok powodował, że ci tracili apetyt. Zwalił się obok lojtnanta Olsena. I rozejrzał się dookoła swym jedynym, czarnym jak smoła okiem łasicy. Spojrzał na Olsena. Czy zechciałbyś jutro przybyć do obozu i pofechtować się ze zdrajcami? Sapnął i skierował palec na Ilze, platynową blondynkę. Czy zostaniemy przyjaciółmi i zabawimy się w jebu jebu? Nie z tobą, powiedziała Ilza, jesteś obrzydliwy oficer ss uśmiechnął się monokl mu wypadł potoczył się po podłodze jego czerwone oko zapłonęło ilza zadrżała leutnant olsen ssał cygarniczkę i obojętnie patrzył na wilgotne czerwone ciało które nie chciało się zabliźnić. Zapewne jesteś prawdziwym tygryskiem, oświadczył oficer SS uśmiechając się do Ilży. Panterą, którą trzeba poskromić batem, śmiał się wariacko. Po co to przedstawienie z okiem? zapytał leutnant. Upił trochę ze swego kufla. To jest wariat, oświadczyła platynowa blondynka. Kompletny furiat. Mówią, że krzyżował studentów Pisma Świętego w swym obozie. Leutnant Olsen popatrzył na oficera SS siedzącego obok z idiotycznym uśmiechem. Jego jedyne oko spoglądało wzrokiem całkowitego szaleńca. Hauptsturmführer SS skinął głową. To, co mówisz, to prawda. Cztery gwoździe, bez względu na to, czy jest to czarna sutanna, czy świński talmudysta. Miał zamyśloną minę... Ci faceci od Talmudu są najtwardsi, ale czarne sutanny wrzeszczą głośniej, więc jest lepsza zabawa. Czy nie pojedziesz ze mną, lojtnancie, by popatrzyć, jak się przybija jednego z nich do belek? Dam ci też jednego. Przybył nowy transport. W mojej kwaterze mam dwie głowy wielkości pomarańczy. Jedna z nich siedziała na dziewczynie z Talmudystów, druga jest polska. W obozie jest francuska dziewczyna, znajduje się w mojej sekcji i jej głowy chcę także mieć kilka takich głów na biurku jakoś rozwesela. Gdy pewnego dnia wojna się skończy, jestem pewien, że zarobię mnóstwo pieniędzy na tych głowach. O wiele łatwiej nabywać skurczone głowy w Berlinie niż jeździć do serca Ameryki Południowej, a poza tym nie ma niebezpieczeństwa». Leutnant Olsen pociągnął z kufra trzy długie łyki. Co ty tam masz? Zapytał jednooki oficer. Olsen spojrzał na niego nie odpowiadając. Postanowił dłużej nie rozmawiać ze zbieraczem głów. Lojtnancie, czy kiedykolwiek próbowałeś kobiecej krwi w koniaku? Ma cudowny smak. Chwycił platynowo blond Ilze i, jak atakujący wąż, zrobił jej cięcie na nadgarstku i wycisnął trochę krwi do swego kieliszka. Uśmiechnął się dziko i opróżnił kieliszek. Ilza wrzasnęła z bólu i przestrachu, wokół niej wybuchła wielka wrzawa. Podszedł do nich wysoki dżentelmen w ciemnym garniturze. Za nim podążało kilku esesmanów w białych kurtkach. W milczeniu wysłuchał, co się zdarzyło. Wzruszywszy ramionami odwrócił się i mruknął odchodząc: — Na litość boską tylko tyle! Malutki żart! szepnął do potężnego ss który pomagał przy podawaniu do stołu. Załatw, żeby ta suka została aresztowana i wysłana do obozu, oskarżona o obrazę SS. Ale nie teraz, później. Zapalił kolejne czarne cygaro i spojrzał z przyjemnością na parę, bardziej niż trochę zajętą sobą. Potem opuszczając salę zanucił, jak piękne jest życie, bosko piękne. Łowca głów, który pił kobiecą krew, wstał. szturchnął leżącą na podłodze nagą dziewczynę. Niedługo znów się pokazał. Teraz miał zawieszoną na ramieniu jasnoszarą pelerynę. Gors, jego białej koszuli i paradny mundur były poplamione. Wsadził czarny monokl do kieszeni. Jego ciało w dotkniętej zapaleniem orbicie oka świeciło gorącą czerwienią. Z kąta ust kapała muślina. Szturchnął lojtnanta Olsena złotą rączką swego bata na konie. — Czy jedziesz ze mną do obozu, lojtnancie armii, by przybić kilku świńskich talmudystów do belki? Lojtnant Olsen spojrzał na niego. Chciałbym mu powiedzieć mnóstwo rzeczy, rzeczy tego rodzaju, jakie inni też chcieliby mu powiedzieć. Wszystko, co powiedziałoby się w powieści. Ale to nie była powieść, więc Leutnant Olsen nie powiedział nic. Po prostu wziął długi łyk ze swego kufla, który znów został napełniony mieszaniną. Leutnant Olsen chciał zapomnieć.